Księżyc zaszedł hen za lasem. Największym wydarzeniem tego dnia w regionie będzie koncert, na jaki zaprasza gmina Rychwał. O 17.30 w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej z Towarzyszeniem Chórów zagra orkiestra Quantum. Będzie się dużo działo. Artyści wyjątkowi w Rychwale i tradycyjnie koncert patriotyczny z dużym wydźwiękiem. Oparty o różną muzykę, o różne akcenty historyczne, no i różne akcenty artystyczne. To wydarzenie nasza telewizja będzie transmitowała na żywo. Na sportowo z kolei święto obchodzone będzie w Turku. Od 34 lat tego dnia organizowane są tam biegi niepodległości. Trasa tegorocznych biegów będzie podobna do ubiegłorocznych, czyli dwie pętle po 5 km po ulicach miasta Turku. Rozpoczynamy przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego, kończymy na bieżni tartanowej. Jest to bieg na 10 km. I marsz Nordic Walking na 5 km. Start biegu głównego zaplanowano na godzinę 11.11. Rekreacyjnie będzie też w gminie Golina. O 10.00 sprzed siedziby Biblioteki Publicznej ruszy rajd rowerowy dla Niepodległej. Jego uczestnicy przejadą około 35 km do Borku Lądkowskiego. We wszystkich miastach i gminach naszego regionu tego dnia odbędą się uroczystości patriotyczne. O 10.00 rozpoczną się one we Wierzbinku, Turku, Żgowie i Koninie, o 10.30 w Golinie, w samopołudnie w Grzegorzewie, a o 15.00 w Ślesinie. Najwcześniej odbędą się w Grochowach w gminie Rychwał. To właśnie w Grochowach przecież odbyła się bitwa, w której zginęło 32 właśnie mieszkańców, czyli którzy walczyli wtedy na czele z księdzem Cieślakiem. To właśnie tam rozpoczniemy, bo o godzinie 8.30 w kościele odbędzie się msza, by właśnie później przy grobie złożyć kwiaty, oddać hołd zamordowanym. Relacje ze wszystkich tych wydarzeń pokażemy na naszej antenie w poniedziałek.